Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong. Teraz kurczę, dobre ognisko wybrałem, bo się okazało, że pominąłem gdzieś. Tak, to jest to, dobra. Tylko chciałem napisać do miejsca medytacji, ale to nadrobimy za chwilę. Na razie. No. No już. Poleciałem. Dobra, odznacz mi go. Chciałem właśnie zejść na dół, bo tutaj jest gdzieś mini boss ukryty. Tylko chyba poleciałem trochę za nisko. Będzie tutaj. Nie, to nie jest. Za nisko poleciałem. Dobra. Muszę cofnąć do tego nazwiska. Zabawu. Jeszcze to raz w takim razie, bo z tego ogniska lepiej jest zeskoczyć po prostu do tego miejsca, gdzie właśnie jest ów przeciwnik. No weź mi zbierz ten cholerny lotus, stary. Nie jestem w sumie pewny. O, to nie. O, ty. Ty, to chyba to jest w ogóle miejsce. Jap, dokładnie. Bauli Glan. Wielka żabka z mniejszymi do pomocy. Au. Tak, są sobie wybuchają tu wszystko. Dobra. No chodź tu, kolego, chodź tu. Dobra, wyrwałem. No, co ty gnoju? Stój. Seriously? No stop! Ja pierdolę, no uda mi się wam pokazać ten cios, kurwa, raz. Trudno. Wóz Jaguar pokonany. To był ostatni brakujący. Bał. O, tutaj też nieprzetłumaczone. Bauli Gulang. Skóra jego dziwnie pomarszczona, zapach ohydny rybiego ogona. Nogi skaczą wysoko, nie da się złapać nikomu, gdy wraca do bagna swego ukochanego domu. Okej, przy okazji tutaj, zanim to weźmiemy, to zobaczmy. O, pianka. Zużyjmy tak jeszcze jeden i zobaczmy, czy to mi też odnawia TT. Czy to mi też odnawia życie flaszki. Tak, to też. No i kolejny duch do dyspozycji. Właśnie tej żaby. Językowy bicz. Brzmi postać żaby. Wysuń język, by atakować odległych wrogów. Choć jest miękki, ten język może zadawać znaczne obrażenia. Zmniejsza koszt wytrzymałości związany z wykonywaniem skoków i ataku z wyskoku. Okay, jak to wygląda? Aha, takie coś. Okay, czyli dokładnie to, co on przed chwilą we mnie nawalał. Ale nie, nie potrzebuję tego. I tutaj ta kijanka. Potomstwo ropuchy. Dbaj o niej dobrze, bo pewnego dnia może okazać się wyjątkowo użyteczne. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś jest tutaj, wiem, że jeden ukryty przeciwnik. Nawet wiem, gdzie jest konkretnie. Ale niestety, dopóki nie... No, oderwałem troszkę. A, tu nie ma przejścia. Okej, okay. Zostałem to Filipa. No, ale wracając, dopóki nie zrobię progresu w drugim rozdziale, no to no, nie mam co tu łazić, nie? Bo muszę specjalny przedmiot znaleźć, żeby odblokować tego bossa. No dobra, to było do bossa, a jeszcze jest miejsce medytacji, które właśnie muszę odczaić, tylko... O, w sklepie nowego. Nie. Drapaczka.
Znacząco zwiększa maksymalną wytrzymałość za 2400. Okej. To jako przedmiot chyba, rozumiem. Mogę coś sprzedać? 4 kawałki złota. No nie będzie mnie stykać niestety. Na ten drapak. No ale na szczęście on tu zostanie cały czas, więc... Możemy go zgarnąć. Dobra, gdzie to teraz było? Jaskinia. Wnętrze nie. Obszar poza też. Nie, dobra, nie. Cała ta jaskinia to nie to. Bagna mgły chyba też nie. O, to było chyba tu. Tu był, zdaje się, ten taki koń. Czy taki koniotaur, powiedzmy. I okazuje się, że obok niego było miejsce medytacji. Jeśli dobrze widziałem na gajdzie a propos właśnie miejscówki, ale to chyba właśnie to jest to miejsce. To dokładnie zaraz właśnie, gdzie jest ten koniotaur. Tylko pytanie, czy... Ja wtedy nie ogarnąłem, że tam jest miejsce do medytacji, czy... Ciekawe, nie wiedziałem, że mam tak, czy też kombo na tego, na lekki atak. Albo wiedziałem, tego zapomniałem. Teraz zobaczmy, lekki, ciężki. A dobra, mogę tak czy siak tego ciężkiego użyć. Nie muszę mieć tej kropki. Tylko z tą kropką. Oho, dobra, widzę, go się już przeniósł. Ale patrzcie, małe miejsce medytacji. Dobra, czyli... Okej, czyli ja nie muszę mieć kropki, żeby to wykonać. Tylko w sumie wiadomo, jak mam kropkę, no to więcej będę bił z tego. Iskierka. Tutaj zabrane wcześniej był przeze mnie przedmiot. Ten typiarz po sobie niczego nie zostawił. Dobra, no to wracamy w takim razie do kapliczki. No i przelecimy? No nie wiem, czy przelecimy, bo to jest... My raczej nie latamy, po prostu się teleportujemy. Więc po prostu się przeteleportujemy. Trzeba pastradalniemy, jak to tam woli. Jak to mówić? W ogóle to wygląda jak brzuch, nie? A to z tego zwykła rzeźba. A to byłoby nawet cwane, gdyby ten wróg mógł tak nagle przed jeszcze kapliczką, byłby taki niespodziewany wróg, nie? Do pokonania. A to sobie właśnie, a propos jeszcze, czy ja mam coś do tego? Tego do wzięcia? Chyba nie, ale dobra, sprawdźmy tak na wszelki wypadek. I do wzięcia mam na myśli oczywiście, że do ulepszenia, no bo nie wiem, czy czegoś nie zebrałem. Czy nie wiem, nie pamiętam, czy coś zebrałem, co mi pozwala na upgrade. Jeszcze za chwilę pokonamy. Cheers! Cheers! Zobaczmy, pnącza nie mam. Robaka z wina też nie mam. Przebudzenia w winie. Oj, proszę, tutaj to ma tylko 2 levele i aż 5 muszę robaków wydać, żeby to ulepszyć. Widziałem w ogóle, że jest łącznie tylko 9 robaków w całej grze, więc trzeba naprawdę uważać, co się za to ulepsza. Chyba, że chce się te robaczki rozmnażyć, no to wtedy to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co się ulepsza, nie? No ale może spróbuję, dopóki nie muszę tego... Znaczy, w sumie jeszcze jednak nie bym to zrobił, po prostu chciałbym sobie wytestować wszystkie takie możliwości. No ale potem na przykład na New Game Plusie bym to zgarniał, no i co? Nie wiem, co z tym robić wtedy. Byłem tylko... There's no going back to the court. Dobra, sobie ponarzekaj, jak to cię wyrolowali przez to wyrzucenie cię, czy tam wygnanie do wymiaru śmiertelnych.
No my się zwijamy na grań żółtego, jak? Tak, grań żółtego wiatru. Do wioski. No i na start spróbujemy rozprawić się z tym. Z tym jednym ziomkiem i tymi łucznikami z góry. Warto byłoby chyba najpierw wskoczyć na górę właśnie się tym. Wioska pustynne wrota. Okej. Okay. Będę strzelać od razu? Nie tak, to jest pytanie. Czy jestem jakoś tak wskoczyć w ogóle? To jest też pytanie. Wiadomo, mam ten atak po skoku i tak dalej, no ale no... Za wysoko ja ten raczej nie zawędruję. Ile się nie wybije skądś najpierw. Tutaj widzę, nie ma takiego. Okay. To znaczy tutaj się mogę. Gratulacje! Gratu kurwa lacje. No to ci się po prostu udało. Czy ja zmieniłem sobie w ogóle. Czy ja sobie zmieniłem przez przypadek ten na pół jedne? Bo odzyskałem o wiele mniej zdrowia niż miałem. Chyba tak, chyba przez przypadek zmieniłem sobie na pół jedne. Zobaczmy. Wasz. Tak, zmieniłem. Nie chcę zmieniać, ma zostać to winko z pogoska. Ale kurde, szczerze, napiłbym się takiego winka. Jestem tylko ciekaw w sumie, czy ty, jak to smakuje. Okej, okay, no momentalnie to zniszczymy. Kuźwa, no nie wierzę. Nie, mi się dwa razy. Wszedł? Delightful! How delightful! Ktoś się odzywał przed chwilą. Ja jest skrzyna, ale kurde, dopóki te cholery tam ciągle są, no to ja tam nic nie zrobię. Czy jestem w stanie na przykład z tego je rozwalić? Czy może? Ja sam z łuku nie mogę strzelać. Co się tu odzywa cały czas? Dobra, otwieraj. Okej, dobra, nice. Podczas otwierania szczęki jest niewrażliwe, to warto wiedzieć. Dobra, to może nie marnujmy tego skupienia na nich, tylko przejdźmy sobie dalej po prostu. Ja mogę tutaj otworzyć drzwi? Nie, nie mogę też ich zniszczyć. Dobra. Serio, kto się odzywa tutaj? No clue. Look. Take him down. Guard the gate and check every house. There's a bounty for that traitor. You dishonor. O, nice, trochę jedwa by wypadło. Super. To jeszcze trochę i będę mógł sobie stworzyć tego. No tu jest sam, czy nie? Powiedzmy. Pierwszy to plaza. O, to skrzynka. Yeah.
na jest więcej jednowiu. Szczur gubernator. Zły omen zapowiedzią był rychłego frasunku, jednak odwrócił głowę w przeciwnym, poszedł kierunku. Dni dosadku przeszły już do przeszłości, naród opanowany przez gryzonie zapomniał o radości. Okej. Czego żeś pilnował? Czegoś fajnego? Pąki drzewa laurowego. Coś do tego. Jakiś dodatek do picia. Tutaj mały kawałek złota. Większy o wiele niż niewielki. Upstrzony niewielkimi kamieniami. Skąd one się biorą? Niewykluczone, że można go sprzedać. No oczywiście, że można. I zobaczmy. Pąki drzewa laurowego przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń. Nie, tak nie potrzebuję. To muszę to miejsce odznaczyć. Znaczy nie wiem, ile granie na spokoju z tym. Dobra, gość jest tu sam, więc nie można go nie zmierzyć. Daj, tyle było z tego, że jest tu sam. Jeden łuk. Aha! Fajnie. Bardzo fajnie. Jakiś durem będzie do mnie napieprzał z dachu, bo ten nie umie, się ten typ tak za mnie ustawić. O, podpala broń. O! Uj! Ja to nie chodziło, ale to będzie. O, warto wiedzieć. No, mogę? Flachę? Dobra. Okej. Kapitan Szczur. Oblicze dziwne, szerokie ramiona, dwie głowy na nich obok siebie skłonione. Zanim im królewska łatka zostanie oddana, moje wierne serce nigdy nie zgaśnie nieprzerwane. Okej, tutaj dla was historia. A kurde, miałem nosa, żeby się jednak cofnąć. Miałem nosa, żeby się cofnąć. Gracja tutaj zdobyta. To jest skrót, jak mi się wydaje. Nie, to jest... Jezu, to jest walka z kolejnym bossem. Son, I hear you loud and clear. How can I not know your sufferings? But before our master returns from the valley, we've got to tough it out! Tough it out to survive! The lads went out to see the altar the other day. Said it's stinking worse than ever. And covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin! Curse that furry jackass! Ooh, just wait. Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration! We can't say it out loud now! Oh, if your poor brother hadn't... Czemu nie mogę po prostu poczekać, aż pogadają się? Oj, that's fresh meat, delivering itself all the way to this dump for our lunch! Ten gość jest ślepy? Czy to jest jeden z tych typów, który że nie poznali, a przecież nie pomylili nas z drągiem. Hold
No, dobra. Ja przez chwilę, ja coś operowałem, przez to wykręcił mi to z nogi. Nawet nie wiem czym, bo chyba ten ojciec od tego typa czymś do mnie rzucił, tylko ja w ogóle nie zauważyłem, co to było. Jeśli był to jakiś pocisk, to nie wiem, jak tego zablokować. A i nawet dobrze tego uniknąć, no mówię, nie widziałem, że coś nadlatuje, przez to dostałem krótkiego stuna, no a to poskutkowało tym, że niestety, ale nie przerwałem tego. Przerwałem ataku przeciwnika. Chyba się trochę pośpieszyłem z tym zaskoczeniem. Nie przejdę. O, miło. To boli, nigdy nie zaszkodzi. 160 woli, plus. Tak, jak pójdę tędy, to się cofnę może do kapliczki. Nie, ale mamy kogoś. Oj, to jest NPC. Z tego jestem zadowolony akurat. Siema. You come at a good moment. One of my formulas was swallowed by a petty frog. Stay and help. A deity like myself will not short you. Hey. Ah, żabka. Czyli druga żabeczka dzisiaj. Nie wiem, czy to zaliczyło w ogóle jako przerwanie. Nice. Myślałem, że kurde przeskoczyłem po tym moim atakiem, no ale niestety nie. Okej, no. What? Dam porażenie, zwiększę zadawane obrażenia. Czy doznawane? Zadawane. No i kurde, no minimalnie brakło, żeby mi się brakło. Na wiór! Okej, okay. Ej, drugi raz już taka akcja, że boss po prostu się spalił, kiedy z nim walczyłem i nie dobiłem go. Ja nie dobiłem go osobiście. Langli Gubau. Z brzuchem spuchniętym dziwne zdolności wstają, żawie rechoty grzmoty przywołują, nie ustają. Nie trzeba smoka, by wiatr zawołać w te strony. W płytkich wodach żabie pieśni są cenione. Też się jest tłumaczona, ale jest monit przynajmniej o tym, nie muszę w to wchodzić, żeby to widzieć. Szkoda. No dobra, rozumiem, że o tą żabkę ci chodziło. To pokonana. Oh, how wondrous! Man follows Earth. Earth follows sky, sky follows Tao, Tao follows nature. These common pills, I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Dedykany przeganiający zło. Okej, dobra, ale mamy, czyli mamy teraz. Dostaliśmy tego przepis na jakąś tą.
Znaliśmy od niego przepis na jakąś tabletkę. To pytanie, czy na te przeganiające zło, czy na jakieś inne. Bo jak tylko na te przeganiające zło, no to... No dla bossa było warto, dla nagrody no już tak średnio. Dobra, gdzie ja teraz jestem w ogóle? Żebym się nie zgubił zaraz. Trochę jestem. O, super! No, czemu nikomu nie tak? To za trudnie. Tam to miałem na to potrzebuje. Ziątko. O, uwaga. Nie no, nie wierzę. Serio? Tutaj jest to jest historia przetłumaczona, ale ta rymowanka na górze już nie. Dobra, tak spróbuję sam to przetłumaczyć. Głęboko w lasach, poniżej drzew. Pośród zielonych gór i rzek. Nie, pośród zieleni i górskich rzek. Chroni przyjaciół. Kurde, nie mam pomysłu na tą końcówkę, ale dalej to ostatnie to będzie, ale nabiera sił, kiedy w miarę zagrożenia. Jakoś tak by to było. A nie, tylko na przeganiające zło, niestety. To lipa trochę. O ty, właśnie dwie iskierki, a nie wydałem tych wcześniej. Tej jednej iskierki. Wydajemy tutaj. Dobra, zobaczmy tutaj. Wykonanie powierujących pchnięcia silnego ataku wywołuje taktyczny odwrót. A tu każde skuteczne trafienie na krytyka znaczy zwiększa szansę na krytyka. Tutaj dalej. Oszołomienie lub odparcie przeciwnicy większych obrażeń po naładowaniu silnych ataków w postaci pchnięcia. Po wykonaniu taktycznego odwrotu i przewidzeniu ruchu przeciwnika, wykonanie kolejnego silnego ataku zainicjuje potężne pchnięcie i zapewnia chwilę efekt niezwyciężoności. Dobra, wróćmy w tą stronę na razie. I tutaj po przewidzeniu manewru przeciwnika w taktycznym odwrocie na krótką chwilę obniża do zera wszystkie koszty wytrzymałości. O, w to warto iść. To będzie warto iść. Wiadomo, żeby przewidywać ruchy, no to muszę w trakcie komba wcisnąć ciężki cios. No, tylko to jest irytujące, bo jakby... Ja mogę ten przewidywanie mieć tylko i wyłącznie... Mam tylko i wyłącznie właśnie na podstawie uderzenia, więc jakby okej, jest to fajne, bo kolejna postura, bo jakby tak trzecia postura mi daje po prostu buffy do pierwszej postury. To jest spoko. No ale fakt... O, a dobra, wróciłem się do liczki, tak jest spoko. Dobra, czyli na razie nie muszę odpoczywać, więc przejdę po prostu dalej. Ale kontynuując, więc ogólnie to jest spoko, no ale... O, ty mam miał skrzynkę, patrzcie. Ale jednak wolałbym jakiś taki bardziej konkretny upgrade, nie? Że taki tryb buffuje tę posturę, no bo... Co mi po tym, że mam buffa do przewidywania, skoro muszę wykonać przewidywanie w innej postawie, aby tak się zobaczyło. Dobra, moment, teraz bym się nie pomylił. Siema. Good to know, że mogę im walnąć nawet poza tarczą i to normalnie przyjmują oni obrażenia, a nie tarcza. To jest naprawdę bardzo dobra informacja. Dobra.
No nie, no minimalnie zabrakło czasu. Dobra, czy czasu? No tak, no czasu też. Dobra, z tym zawalczę, ale nie wcześniej niż po pokonaniu tych buczy. Aha, kurwa, daj, ciskam mu, żeby łyknął te tykwę i kurwa nie robi nic. Mogę też na pewno się zacząć po prostu kręcić kijem i mieć taką akcję. Mogę też na dobrą sprawę po prostu użyć kroku chmury i zajebać jednego łucznika tak na szybciutko. To, że to nie pomyślałem, no ale dobra, trudno. Tego fokusu mi trochę szkoda, no bo myślałem, że uda mi się go nabić na maksimum. Ale w sumie na dobrą sprawę ja wam pokazałem na maksymalnym poziomie skupienia tylko jeden atak. To się ten związany, tylko z jednej postury. Z tej postury domyślnej. Dobra, fajne jest to, że mi te niewielkie te kołoki złota wdropu. No to się mogę gasić, które jest bardzo na nim. PYS! Tak, że zdążył mnie złapać, przez co trochę damage'a dostałem, no ale... wyleczyłem sobie większość tego obrażeń. Dobra, to są dwie opcje. Albo lecę do tych łuczników i ich zabijam, a potem jakoś se... radzę. Dobra, zobaczmy. Cyk, cyk. Muszę sobie po piętrach wszystko. How delightful! Stary żarty ze co to miało być? No. O, strzela. Aha, kurwa, trafił mnie przez teksturę, no kurwa, nie wierzę. To jakie to jest irytujące! Moment, łyknij tego. Zobaczmy, czy to się kurwa uda. Raz. Dwa. Trzy. To znasz typa. Chuja tam! Pierdole, dlaczego nie mogę wskoczyć na kurwa jak człowiek? Czy jak małpa, de facto. No kurwa, wejdź tam! Ja nie trafiam, ale on tak. X kurwa D. A tu jest zwykłe kurwa wejście, którego ja oczy jak skoczyny debil nie zauważyłem. No nie dziecko, mam coś dla pana. Power fist! Okej, okay, tu mogę przejść do kolejnych uczniów. To jest fajne, że mogę jakby teraz mogę takie combo zrobić tych umiejętności, że się mogę połączyć ten odwet z
naładowanym atakiem i przez to... Przez to mogę właśnie taki podwójny wpierdol im zaatakować. Bo jeden z tej zdolności, dzięki czemu jeszcze nabieram dystansu do nich. A dwa to oczywiście dodatkowo ze wzmocnienia tymi silnymi atakami. Tylko to jeszcze dodatkowo muszę sam ten... Za to muszę jeszcze jakby potwierdzić tym nieprzytrzymaniem chyba. A ty to... Kto? Tak w sumie? Move! Now! Stop poking around here! If them two heads lay eyes on us, we're both done for. Dobra. Zakładam, że jak pozbędę się tych dwugłowych, to wtedy goście ze mną zagada. Spoko. Challenge accepted. No tak naprawdę ci dwugłowi nie są w stanie strzelać, jak będziemy to wykonać. O, tu mogę płonąć duszka. Dobra. Zmienimy sobie tykwę. Zmienimy sobie ten dystans. O, akurat uzupełniona tykwa do pełna. Sporo też woli wpadło. Dobra, ile mam tej woli w ogóle? Kurde, coraz blisko kostura. Żegnam. O ziemble, proszę nie tak. Dobra. Wyjdzie. Tędy będę się cofał chyba. Nie, dobra, na razie to wszystko jest znane. Ale tak, ponieważ łucznicy zostali wyeliminowani, to mogę się na spokojnie zająć tym gościem. In the corner. My kind of sport. Let's keep. Go. The gate. Someone call for aid. Boom. No i pięknie. Nie wiem, czy to dokładnie jak chciałem, ale wyszło naprawdę spoko. Jak na oczywiście dwie akcje, którą żeby wykonać całość tej akcji, to musiałem praktycznie okrążyć samą tę arenę, żeby się pozbyć łuczników najpierw. Pogadamy teraz? Our misfortune back home has led us to exile. We'd hoped to rebuild with the Rat Sage's guidance, but I saw that vanguard of his feasting upon. Our king has lost his way. Escape was the only choice. The two heads are the best fighters. And now, they are hunters of their own kin. We'll starve hiding here. Let's get out and get this over with. Why are you still here? Don't put me in danger. Be off. I'd never take part in slaying kin. Now that you have rid me of them, it's time for me to go. With a blinded king, we can never rise again. We must find the missing prince. The third prince? But he's against rats, remember? Look at us now. He won't even recognize us. Not one bit. The king honored rats. That's why the third prince left. Some claim to have seen him far away, somewhere in Buddha's realm in the west. We must find it then. But where? And how? The king honored rats.
That's why the third. Dobra, to już się powtarzają. Ale proszę, czyżby jakiś tip a propos, nie wiem, jakiegoś bossa? Może? Ciężko mi stwierdzić. Dobra, ale zobaczmy jeszcze, czy ja faktycznie tutaj bym się cofał, czy to jest inne przejście. Kurde, tak zajasty był ten kamień, nie? Tak myślałem, że wstanie. A nie, patrzcie, nie było mnie tu skrzynki do otwarcia. Z drugiej strony jeszcze. Krew żelaznego byka i trzy sztuki jedwabiu! Nie to. Chyba Lukrecja? Nie, pachnący kwiat nefrytu, okej. Okay. To, że jedna sztuka tylko, no ale lepszy ryc niż nic. Coś? Nie, też niewidzialna ściana. No tak, w sumie czegoś tu jeszcze nie znajdę, to już chyba tylko walka z bossem pozostaje w tym wypadku. Cofnę. Tutaj mamy tego ognika. Cokolwiek to jest. Dobra, z tego jednego odzyskuję jedną flaszkę. Znaczy jedno użycie, ale dobra, widzę, że to też zależy chyba od tego, ile woli jest w danym ogniku, bo jeśli jest woli na te ponad 500, to odzyskuję wtedy właśnie dwa użycia. Jeśli tylko 300, to jedno użycie. Ale styl odzyskuje użycie buteleczki, więc warto to zbierać. Zwłaszcza, że to się praktycznie respawnuje po każdym przeładowaniu lokacji. Możesz tutaj komplet pancerza wytworzyć. Stwórz lekarstwo. A nie, dobra, jednak dostałem więcej. Mam też tutaj te inne. Granulki rzęszenia. Przez krótki czas po użyciu zapewnia powolny przepływ koncentracji. To poproszę, przyda się. Granulki wzmocnienia. Szansa na trafienie krytyczne. Też tak nie potrzebuję. Poskromienie tygrysa to znam. Antymiazmat znam. Ocieplanie ciała znam. Przeciw porażeniom. Tego jeszcze nie mamy, więc zróbmy sobie. Tak na te 9 sztuk. Przeganiające zło, tego nie potrzebuję. Ochłodzenia ciała, do tych 9 mogę zrobić. Dobra, weźmy te granulki zrzęszenia jeszcze raz. Poskromienie tygrysa, do 9, czyli 7 sztuk. Tego nie zrobię, tego nie zrobię. Tutaj nadwyżek nie chcę robić, że to ima z celem. Dobra, tego aż tak nie potrzebuję, ale zrobię sobie 6. Uważ, tutaj wszystko jest cacy. Dobra, zobaczmy, wytwórz broń. Nie stać na tę lepszą. Nie, minimalnie brakuje woli, ale wydaje mi się, że jakbym wziął sobie to. No, tak, to byłoby o wiele lepsze podczas ataków. A pancerz, jakbym miał jeszcze kompletny. Skraca czas. No, to jest też lepsze. Dobra. Weźmy to w takim razie. To jest chyba komplet, co nie? Tylko tej maski mi brakowało. Tutaj mamy też te szaty z czarnego złota. Jakieś mega złe, to nie jest. Na pewno to tak dla posiadania tego imienia, tego w kolekcji. Myślę, pewnie to stworzę. No ale jak mówię, nosić raczej tego nie będę. Dobra. Sklep, czy ja mam coś, co mogę sprzedać? Mam, sporo nawet rzeczy. O, super, chyba jeszcze mnie stać nawet na ten kostur. Jap, idealnie. Cyk. Pięknie. O kurde, ty, ja myślałem, że ja to mogę ten, że to tworzę, ja to zmieniam, a nie, ja ten kostur z wierzbiny przerabiam po prostu kolejno na te alternatywne. Ej, dobra. Tu muszę uważać, żeby tego kostura przypadkiem nie zmienić, no bo kurde, ten jest strasznie drogi w wytworzeniu.
wypadałoby tak w jakiś durny sposób tego nie stracić. Samo doskonalenie. Czy ja mam w sumie coś? Nie, nie mam żadnych iskierek. Nie mam też tego. Czy ja chcę udoskonalić duchy? No nie mam woli, ale czy mam coś, co bym chciał? Mogę tego upiora w sumie ulepszyć. Mam dwie krwi żelaznego byka, tylko musiałbym te 6000 uzbierać woli, żeby było ok. Dobra, spróbujmy podejść do bossa po raz chyba czwarty, mi się wydaje. Ale teraz mają za sobie kompletny zestaw z brązu i lepszy kostur. Gdzie ten kostur dodatkowo buffuje mi jeszcze ten atak niewidzialnością, że stają wabiki. Więcej i bije więcej z tego doskoku. Więc powinno być z tym ok. A nawet, czekaj. Zmieńmy sobie tutaj, przeganiające zło, to zmieńmy na ten... O, na te granulki zrzęszenia. Bo to się może przydać. Użyjmy to od razu na początku walki. Dobra, widzę, że mogę, że on też jakby może stankować też tego starego strzały. Dobra, kreolka już przestała działać. Stój. Nie no, nie gada, że nie trafiłem. No to ja z tej kurwy! Ja robiący unik i ramają się w kucie. Aha, przyznałem unik. Ponownie wcisnę unik. Ha, nie no, kurwa nie wiem. Teraz to już gościu zginie na pewno. No, essa. Pierdolej, czemu to od razu tak poszło? Jakby sorry, ale to nie mój problem. A niby tłumaczone, ale przetłumaczone jest w całości, więc dobra. Nie macie całokształt. Królewska rodzina płynących piasków. Głupi syn, ojciec mądry. Jeden planuje, drugi raczej niezdarny. Na polu bitwy dla krewnych brak miejsca, ojciec chytry ucieka, a syna w środku zostawia bez serca. To niech teraz nie płacze, że syn kurde zginął w pojedynku, no jakby... Nie jest jakby mój problem. Dobra, lewer za chwilę w
Patrzę, co jest tutaj.皮皮泼沫敲不开 Okej, czyli jest tam boss, którego musimy odblokować, krótko mówiąc. Spoko, Dolina Rozpaczy, opuścimy. Wszystko na pół. Jak tam moja wola? 1060. I kupię tego drapaka niestety jeszcze, no ale przeżyję. O! No fajnie, nie wiem, że mogę to połączyć. No i ładnie akurat za takie iskierka wpadła. Wydajmy ją od razu. Czyli wydajmy czy... Nie, wróć, nie wydajemy, tylko tutaj zbieramy jeszcze jedną iskierkę. Tego upgrade'a. To jest taka kolejna większa lokacja, więc na razie to sobie odpuścimy. Czytaj, sprawdzimy to w kolejnym odcinku ode mnie. I co? Będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Zagrajmy w Black Myth Wukong, w którym jak widzę mamy aż dwie albo trzy ścieżki. Mamy tamtą jaskinię i jeszcze tu chyba możemy iść. Czy nie? Chyba. Zrobię taki scout, czy tutaj też się coś znaleźć. Jest zaś taka żabka. Dobra. Okej. Coś poza tym? Nie. Dobra, czyli tutaj są tylko zasoby. Wrogowie, którzy powiedzmy, że ich bronią. Aczkolwiek obrona ta jest trochę marna. Gdzieś przejdę? Nie widziałem ściany. Dobra, czyli w takim razie mamy tylko jedną trasę. Tą, z której właśnie przed chwilą przyszedłem. Czyli te jaskinie. Nie, dobra, jestem zadowolony. Zobaczymy, czy uda się coś fajnego znaleźć dalej w tej jaskini. Może jakiegoś przeciwnika, który odblokuje przejście tutaj. To się jeszcze okaże. W ogóle, to jest to, ja nawet nie muszę odpocząć przy kapliczce, bo i tak jak wrócę do gry, to i tak będę miał od zera. Będę miał wszystko uzupełnione, ale skupienie by od zera musiał sobie nabijać. Nie mogę to będę taką skoro zużyć. Ale fajne jest to, że nie muszę kogoś trafić z tym skupieniem, żeby to mnie podleczyło. To mnie leczy normalnie, tylko ja nie mogę jakby tego ładowania nie mogę mieć, tylko chodzi o to skupienie w trakcie walki naładowane. No bo wiadomo, gdy dało się naładować te ataki, za każdy taki naładowany atak, nawet zwykły, bym dostawał tak po prostu leczenie, no to wiadomo, byłoby to dość mocno abuzowane. Właśnie każdy by tak stał tylko sobie po prostu na boku, tylko po to, żeby wykorzystać tę zdolność, żeby za darmo się leczyć. Ale dobra. Pogadałem trochę za dużo. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Black Myth Wukong.
którym zobaczymy, co się kryje w tamtej jaskini. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!